Cześć, Siemoneczko, z tej strony Kozak. W kolejnym odcinku zagrajmy w Dark Souls 3. Lecimy sobie teraz do kapliczki. Welcome home, very then taken. No, siłę sobie weźmiemy. Farewell, Ashen. I lecimy eksplorować dalej. Na spokojnie. Dobra. Lecimy na dół. Tu jest znowu ten pajac. Olejemy sobie go na razie. To se idzie. A my sobie tutaj na smoka tutaj idziemy. Mamy żar. Teraz zginę. Nie, no nie wierzę. Dobra, zbieramy wszystko, co się da. Uciekamy. Dobra, Estus. Udało się. Dobra, tego sobie pokonam. Albo oleję go też, bo tam jeszcze ten kusznik. Szybko do góry, bo jest z czas odnowić astusy. Dobra, tego musimy zabić. Aż tak źle. Tam jest ten smok. No okej. Dobra, mamy bonfire'a. Dobra, lecimy teraz z powrotem. Już nie pamiętam, jak się tutaj właśnie szło dalej, żeby sobie
Otworzy nową lokację. A nie, no tutaj się szło faktycznie, zapomniałem sobie. Dlatego od razu ściepiemy. Tego możemy. Tamtych już nie będę ruszać. Nie ma po co. Przejdziemy sobie koło nich. Dobra, możemy w sumie schodzić już. Co jest? Dobra, jakiś nie. Drugi kusznik. Zobaczył. Nawet spoko. Tego tutaj ziomka by się przydało zabić, bo tam znajdziemy fragment butelki Estusa. On tu już idzie. Ale pójdziemy sobie tu na razie. Kurde, zapomniałem o tobie. Tam jest znajdźka. Widzę nawet stąd. Aha, ty jesteś tu. Dobra, ani ten nie chce tam łazi. Nie chce z nim walczyć. Dobra. No i tu w sumie na tyle by było. Do tego rycerza trzeba iść. Znaczy nie rycerza, tylko do tego przeciwnika tutaj. Dobra, ja się wycofię trochę, żeby się uleczyć. Dobra, pokonany. Mamy znajdźkę. Tak, tutaj fajnie się przejść, bo tutaj tam mamy znajdźkę, a tu będzie powinien być chyba przeciwnik gdzieś. Chyba kusznik. Albo mi się zdawało. Dobra, mniejsza z tym. Zielony pąk. Dobra, o tam pułapka jest. Jak tu podejdziemy, to nas po prostu zaatakuje. Mamy znajdźkę, szeroki miecz. Tak, który to jest? Długi miecz. To jest chyba ten, co pierwszy miałem. Ten jest fajny. On jest bardzo fajna broń i tą sobie będę ulepszać. To na pewno. Co my tu jeszcze mamy? Dobra. Idziemy na dół. Najlepiej tu po kolei. Ale tu jest jeszcze pomieszczenie jakieś. Aha, dobra. Jego też lepiej od razu zabić. I to nie jest mimik na pewno. Nie. Ta tarcza też jest bardzo fajna.
No, ma tam parę statów gorszych, ale to się lepsze, no będzie fajna. Tu sobie będziemy ich atakować po kolei, najlepiej, tak? I tam, o, tutaj jest fragment kustosa, tu. O, tutaj, na tym kowadle. Dobra. Ten piesek tu już leci. Dobra, to jest tego pajaca. Aj! Prawie, prawie, ziomek, prawie. Dobra, leci. Staminy brak. Już myślałem, że go nie trafię. Dobra, łuk. I ogień. I lecimy. O, zaznaczymy sobie. No i kończymy zabawę z nimi. Zostawimy coś? Nie. Dobra, idziemy po ten fragment. Fragment nas tu stoi. I tutaj będzie jeszcze piesek na dole. Ze znajdźką. Klucz do celi. I właśnie ten klucz do celi jest właśnie do tego tam, gdzie był ten taki ziomek w celi. Oda nam później pierścień. Ale to tam za chwilę sobie pójdziemy. Tu jeszcze chyba ktoś powinien być, chyba, nie? Tutaj jest ten ziomek. Ja z nim nie chcę walczyć. Tam jest fajne, fajne rzeczy tam są. Można sobie pozbierać. Tutaj też jest na dole. Tutaj gdzieś był taki gościu, tutaj zaraz, koło tego, on tutaj na dole, on wstanie, nas zaatakuje. Ja z nim nie będę walczył na razie, tu jeszcze mamy coś. Odłamek tytanitu. Ja już mogę wbić poziom? Mogę. Możemy się teraz wrócić do, w sumie do Bonfire'a. I to nie będzie głupi pomysł. I pójdziemy, co tu jest, przed tobą wróg. I pójdziemy sobie tutaj eksplorować dalej. Tylko ten pajac tu chyba u góry jest, zaatakuje zaraz. No, czeka na mnie. Kurde. Spróbuję go ominąć. Chyba, że zginę. Dobra, uciekamy przed nim. Dobra, i lecimy do Bonfire'a. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, teraz cofniemy się do kapliczki Zjednoczenia. Zmienimy sobie poziom, może jeszcze mieczek ulepszymy, ten co teraz mam, w sumie fajnie by było. Pójdziemy tego gościa z celi, by uwolnić, weźmiemy sobie ten pierścień. Dobra, weźmiemy sobie znowu w siłę. I zobaczymy też, co ten mieczek już mogę ulepszyć. Nie zaklnij broń, to później co zrobię. Tutaj, tak? Szeroki miecz, tak, to jest ten. No, już mam ociec plus jeden. Teraz myślę sobie, czy by czasami nie iść sobie do tego gniazda, tam gdzie jest ten ptak. Ale to nie tu się szło, to tu. Zaś ten smok. Ale to się szło jeszcze tu wyżej. Bo
musimy sobie trochę poczekać. Mi się mapa chyba wczytuje po prostu dlatego. Dobra. Spróbuję to znowu wskoczyć. Bo tam jest ten zwierzaczek taki, którym go chciał zabić. Dobra. Lecimy. No mi się nie uda, no to to później zrobię najwyżej. Ciężko tu wskoczyć. Kurde. Już prawie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, spróbuję jeszcze dwa razy, jak się nie uda, no to olejemy to po prostu na razie. Dobra, jeszcze raz. Dobra, później sobie to zrobię najwyżej. Na razie idziemy eksplorować dalej. Na spokojnie wszystko. I lecimy. Od razu lecimy. Tam do tego grubasa. No, gościu. Dobra, na dół w sumie możemy zejść na dół. Do tej celi sobie zejdziemy. To się chyba tutaj szło. To tutaj sobie później niestety otworzymy. Dobra, idę tego gościa uwolnić. Dobra, mniejsza z tym, lecimy do niego. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town, not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part, and I'll do mine. No i mamy ten sygnet. Od razu tego możemy ubrać. Mogę skakać? Mogę. Elegancko. To jest taki pierścień. Nie jest jakiś za dobry, ale zawsze coś.
Tutaj coś jest? Nie, zdawało mi się. Dobra, lecimy tam z powrotem. Na górę. No i idziemy do tego grubaska. No, tu ktoś walczy. Sobie. To chyba powinno być teraz otwarte, nie? Nie, jednak nie. To chyba... Aha, tutaj będzie ten skrót, żebyśmy sobie na dół później mogli zjechać. Zamiast przechodzić przez to całe. Ale to później sobie tamto na dole odblokujemy. Dobra. Ty się na dół. Ty tu już idziesz? No i lecimy sobie. Tych olejemy tam. Nas tutaj teraz interesuje lokacja. Tu go fajnie tam można go z łupki napierdzielać. Zbliża się walka dystansowa i to jest właśnie bardzo fajne tutaj. I to był fajny pomysł go tutaj rozwalić. A tutaj ten gościu wstanie. Tak jak mówiłem, dobra. To na dół. Ten tam naparza. Idziesz tu. Ty gnoj tu. O kurde. Aj. Ja sobie zapomniałem o nich, że oni tu wyskoczą. Ale fajnie, nie giną za mną. Ja się bardzo z tego ucieszę. Idę na górę. Jeden stusik. No i czekamy na nich. Zapraszam. Jeszcze tam chyba jeden był. I oni tutaj nie staną, też nie. Tutaj ogólnie tego ziomka można olać, bo on sobie tam łazi. Można go olać tutaj, i tam można iść tam, gdzie ta brama otwarta. I nie chcę, żeby mnie zobaczył, bo on jest strasznie ciężki do pokonania. Ja sobie wezmę tutaj, co tu leży. Najwyżej tu kiedy indziej przyjdę. On mnie już wyczaił i mamy żar. No, on już za mną leci. Jeszcze ja on wpadł. Dobra, uciekamy przed nim. To nam jeszcze gościu jeden będzie. Dobra, on chyba dał siano z nami. Nieźle. Tu mamy znajdźkę. W tej testce to możemy zabrać. Tylko zaś ten pojazd nas będzie gonił, ale oczywiście ja sobie to zbiorę. Czemu by nie? Dobra, udało się wskoczyć. Pierścień ofiarny. Poczekamy sobie, niech nas to przejdzie trochę. On już leci za mną. Kurde, musiałeś teraz wstać, naprawdę. Dobra. Tu sobie jeszcze pójdę. I tutaj będzie pułapka. Tu jest jeden gościu, a tu wyjdzie chyba z pięciu. Więc... Chodź tu. No. Aha, strzał nie ma. Serio? Dobra. Nic, rozwalimy go. Dobra, trzeba się wycofać, bo ich tu jest za dużo. Nie, nie, nie. Kurde.
Nie wygląda to dobrze. Dobra, lecimy sobie. Jeszcze to chyba powinno dwóch chyba wyjść. Mamy znajdźkę. To chyba jeszcze ktoś powinien wyskoczyć. Nie, już chyba nikt. No i mamy tutaj tą windę. Ściana będzie. Dobra, lecimy sobie. Jedziemy teraz do góry, odblokować sobie skrót do tej lokacji. I tutaj też jest na noże. Ktoś zginął w ogóle. Nie zginąłeś. A, walczyłeś z kimś. Dobra. Otwieramy. To będzie jeszcze ten ziomek. Ty wstaniesz, to wiem. O, jeszcze mi coś dałeś. Bomba, elegancko. Dobra, możemy się teraz wrócić do ogniska, do bonfire'a. Ła, zapomniałem o nim. Kurde. Tak, jest on, nie żyje. Jeszcze jeden. Aha, ten jeszcze tam goni. Spoko. Tam jest strzela, ten ziomek. Aha, ty jeszcze leci, dobra. Ała, ty niedobry. Dobra, ja mam chyba fragment S3. Sobie go nawet nie ten. Nie wziąłem z tego. Sobie tam polecimy jeszcze do kapliczki i później polecimy jeszcze dalej eksplorować dalsze tereny Dark Souls 3. Dobra. Ja mam do poziomu, muszę mieć 2-300. Dobra. Możemy, weźmiemy sobie jedną tą duszę. A, dużo mi to nie dało. Dobra, jeszcze jedną. Dobra, wbijemy sobie poziom. Nie, no jeszcze mi brakuje, to nie tyle. Dobra, to wezmę sobie jeszcze tą duszę. Weźmiemy sobie znowu w siłę. Farewell, Ashen One. Dobra, tego jest tu samo damy. Znaczy, żeby nam dał. I teraz będziemy mieli 6 estusów, elegancko. No i lecimy sobie dalej zwiedzać. Za niedługo będziemy mieli drugiego bossa. Już niedługo, w sumie. No, lecimy sobie tam od razu. To się tutaj szło. Nie, czekajcie. To nie to ognisko. To było to. Tego smoka, co tam był, to można go zestrzelić z łuku, ale to trochę zajmie. Najlepiej jak to, jak piroman, to by miał się lepiej tam czary i napierdzielać w niego. Kiedyś go zabiję, przywrócę się po prostu tutaj. No i się go zabiję. Ja będę miał jakiś fajny łuk albo coś.
Albo jakieś zatrute strzały. Dobra. Tędy miałem iść. Dobra, tak sobie po prostu olejemy. Fajnie sobie od razu windę dawać do góry. Aha, nie mogę z tej strony, tak? A nie, w sumie mogę ją tak puścić. Już mamy, tutaj już prawie jesteśmy na bossie, można tak powiedzieć. Dobra, te pajacy tutaj chyba lecą za mną. No, lecą, niestety. No, jeszcze nie musiał trafić z kubany. Dobra, teraz tego. No nie! Gin! Jeszcze zginę, kurde, przez niego. Siodem. Tu chyba nie ma nic, tak? Gro? Nie. Tego olejemy. Tu mamy znajdźkę. I tak, tutaj są... No i tu jest dwóch. Można sobie tutaj... Tam mamy bossa. Tam na dole jest boss. I ja w sumie z nimi bym chętnie nie walczył. Tam tutaj gdzieś powinna być znajdźka jeszcze i po drugiej stronie. Tutaj pamiętam, że jednego zabiłem i miałem fajną zbrojkę z niego. A zawalczę z nim. Aha, kurwa, jest strzał nie ma, dobra. Tego sobie spulujemy. Chodź tu, walcz się z nami. Dobra. Kurde, nie ma zbrojki. Chciałbym zbrojkę z niego. Może z niego wypadnie. Chodź, chodź, chodź. Tylko, że on ma halabardę. Nie będzie ciężko. Dobra, zaznacz go. Dobra, Estus jeden. Bany się broni tym tarczą. Ale mnie wkurzasz. To jeszcze mnie uderzy, tak? No, dawaj, dawaj. Jest skubany, dobry. No nie, no i co to zjebałem? On mnie jeszcze zabije, wam to mówię. Dobra, jest tu lepiej, pójdę z nim walczyć. Tam to będzie ciężko. Dobra. No, chodź, dawaj, dawaj. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Dobra. Długa włócznia rycerza. Przedtem mi wleciała zbrojka. Jaka to jest włócznia? No oczywiście ona mi się nie przyda. Mam 3 butelki Estusa. A przed nami będzie boss. Tych tutaj sobie jeszcze pozabijam. No nie, są jacyś zbyt trudni, to tam.
Jakie mędy się leczą? No, zostawiliśmy coś drewnianą tarczę, ona sprzedaż będzie. Ty się to obudzisz. Zwykły bełt. Jeszcze po drugiej stronie można zobaczyć. Właśnie. Tutaj jak się zejdziemy, tam jest boss. Ale tutaj... Nie, to chyba nie było tu. Ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj na razie nie będę wchodził. Ale tutaj sobie zakończę odcinek, więc do następnego. Cześć.